Państwa, Szanowni Państwo, drodzy finaliści, dobre Aci, nauczyciele, nowi rodzice. Nazywam się Cylina Głogowska, jestem redaktorem czasopisma Filozofii, szalenie miło Państwa powitać, gratulujemy, jesteście najlepsi, z tym. Mamy dla Was specjalne, dla trzech najlepszych osób, dla trzech zwycięzców mamy przygotowane specjalne nagrody. Ale najpierw chwilę chciałabym Wam powiedzieć o czasopiśmie Filozofii, jak mówimy, pierwszym w Polsce i jedynym na świecie czasopiśmie filozoficznym do poczekalni fryzjera. To ostatni numer poświęcony wolnej woli. Króciutko, piszą dla nas takie wybitne postaci jak profesor Searle z Uniwersytetu Kalifornijskiego, profesor Miller z Oxfordu czy profesor Maczeno z Harvardu, a z naszych rodzimych między innymi profesor Jan Woleński, Jacek Hołówka, profesor Justyna Miklaszewska czy profesor Adam Grobler. Również prowadzimy serwis internetowy Filozofuj.eu, gdzie nasze czasopismo jest dostępne w wolnym dostępie, czyli za darmo, poza tym jest dostępne również w wersji drukowanej w księgarniach w całej Polsce. Na serwisie znajdują się aktualności filozoficzne z kraju i ze świata, filozoficzne recenzje dzieł kultury oraz publicystyka filozoficzna. Do tego organizujemy debaty filozoficzne wokół kolejnych numerów. Podbijamy kolejne miasta, Warszawa jeszcze przed nami, ale jesteśmy już w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Opolu. Wracamy dzisiaj ze spotkania w Olsztynie pierwszego, które się odbyło. Jesteśmy po drugim spotkaniu w Poznaniu, przed nami Wrocław, już niebawem. Pisze dla nas również pani sekretarz Magdalena Gawin. Pisała, zdawała relację z poprzedniej gali olimpiady zeszłorocznej. Liczymy również na tegoroczną. Zachęcamy do prenumeraty przez biblioteki szkolne, czasopisma Filozofuj i mam nadzieję, że dla nauczycieli stanie się pomocą w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, dostarczy inspirujących tematów i tekstów wybitnych specjalistów pisanych przystępnym językiem. Także zachęcamy do czytania, prenumeraty, współpracy i promocji czasopisma. I teraz w trzech zdaniach o naszej ostatniej inicjatywie, która tuż przed nami. Otóż pierwsza letnia szkoła Filozofuj już w sierpniu, od 14 do 22 sierpnia w miejscowości Zasikle na Podhalu koło Zakopanego. Oferta jest adresowana do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także jak najbardziej do Was. Szkoła odbędzie się pod hasłem Krytyczne i logiczne myślenie. Będzie to szkoła, ale szkoła letnia, także w programie są różnego rodzaju atrakcje turystyczne. Będziemy chodzić po górach, będą spływy kajakowe, termy i lotniska, ale z takiej części warsztatowej, czyli szkolnej, będzie to obszar logiki, podstawy semiotyki logicznej, logiki formalnej, teoria pytań, rozumowań i teoria argumentacji. Będą pogadanki, wykłady, warsztaty i dyskusje. Także zapraszamy serdecznie. Miejsc już nie zostało dużo, ale to najlepsze na pewno się znajdzie. Także nie tracicie czasu, to się zgłaszajcie. A teraz dla trzech najlepszych laureatów przygotowaliśmy nagrodę w postaci dyplomu, który jest właśnie potwierdzeniem rocznej prenumeraty naszego czasopisma na ten rok. I tak chciałabym zaprosić za zajęcie trzeciego miejsca dla Piotra Marcińskiego. Zapraszam pana Jakuba Kasperskiego, zdobywcę drugiego miejsca. I najlepszą panią Mirę Zyśko. Dziękuję bardzo, od nas powiem tylko filozofujcie.